Ja urodziłem się na wsi, na Podlasiu, w małej wiosce o nazwie Janówka, w powiecie Biała Podlaska. I myślę, że moją osobowość i mój charakter kształtowało w dużej mierze właśnie dzieciństwo i rodzina, rodzice oraz szkoła. Dużą rolę odegrało też harcerstwo, bo należałem do harcerstwa i mój najstarszy brat też był harcerzem. W szkole powszechnej, w takim miasteczku Małym Piszczec, byłem w drużynie harcerskiej. To harcerstwo przedwojenne było bardzo wyczulone na pomoc ludziom, na takie przyjazne nastawienie do ludzi i do całej przyrody. Myślę, że to też ukształtowało tam moje postawy. Ojciec był rolnikiem, dosyć duże gospodarstwo, ale ziemie tam były nie najlepsze, bo to takie podlaskie piaski, jak mówią. Ale niewątpliwie rodzina i życie na wsi kształtowało zarówno moje zdrowie, sposób odżywiania na wsi był inny zupełnie niż teraz się odżywia, jak i moje zainteresowania. Rodzice nie mieli zamiaru, żebym myślał o zawodzie lekarza. Ja myślę, że takim ideałem, który mama miała, to był ksiądz, może ja wiem, może jakiś kupiec. W latach 30. moje pokolenie jeszcze było wychowywane w taki sposób, że w szkole mieliśmy bardzo dużo takich elementów wychowania patriotycznego. Ja pamiętam, że w szkole i zresztą mój ojciec też w rodzinie, jak przez radio nawet słuchawkowe grano hymn państwowy, to trzeba było stanąć ze słuchawkami na baczność. Bardzo szczera wiara w Orła Białego, w barwy narodowe, w Polskę, no oczywiście w marszałka i ta postawa, że to ojczyzna jest jakimś dobrym bardzo, bardzo, bardzo wysokim, no była nam stale wcielana w czasie nauki w szkole, uroczystości różne państwowe, harcerstwo tak samo te postawy kształciło, byłem na obozie harcerskim jednym, drugim. Ten przedsmak wojny, taki bardzo wyraźny, to był w 1938 roku, kiedy jako harcerz zostałem zmobilizowany przez pułk piechoty, który tam był w Białej Podlaskiej i pułk artylerii lekkiej do takiej pracy przy rekwirowaniu koni na wiosnę. Pamiętam, to był chyba marzec 1938 rok, nas tam wysłano całą grupę z żołnierzami na wsi. Żołnierze tam klasyfikowali, które konie zarekwirować, które nie. I myśmy potem te konie tam wiązali, prowadzili, no pomagali tym żołnierzom. To był taki pierwszy przesmak, pamiętam. Potem bardzo takie już niepokojące to były szkolenia z zakresu obrony przeciwlotniczej, przeciwgazowej, które mieliśmy wprowadzone w gimnazjum jako obowiązkowe. Te uczenie się, jak się nakłada maski, jak się nakleja krzyżowe takie paski na szyby, żeby nie wyleciały od podmuchu, bo to już było coś takiego, co bardzo budziło niepokój. W pewnym momencie byliśmy też zorganizowani jako harcerze do pilnowania obiektów różnych. Ja na przykład pamiętam jedną taką moją służbę przy pilnowaniu elektrowni w Białej, bo się mówiło, że trzeba pilnować już, bo mogą być dywersanci, którzy tutaj mogą robić jakieś uszkodzenia różnych urządzeń. Mosty się pilnowało. Nie wiem, czy to było wszędzie, ale to było w Białej Podlaskiej. Ja to bardzo mocno zapamiętałem. Przy pilnowaniu elektrowni dostałem karabin, jako tam chłopak. Tylko nastoletni, już nie pamiętam, czy był z nabojami, czy nie, ale w każdym razie karabin miał na pewno. Gdy wojna wybuchła, byłem na wsi. Pamiętam, że
ojciec, który już wyraźnie szykował się do tego okresu wojennego, ściągnął tam szewców dwóch, żeby zrobili dla nas wszystkich buty na wieś. Zabito takiego byka, wyprawiono skórę, z tej skóry robiono te buty. Krawiec szył jakieś palta takie, coś cieplego, bo ojciec mówił, że jak będzie wojna, to musi być i do jedzenia, i ciepło. Kupował jakiś tam worek soli, co zwykle było niepraktykowane, ale ojciec był przezorny i robił te zapasy różne. Moment wybuchu wojny zastał mnie na przed domem na wsi, może była jakaś 5 godzina może rano. Miałem pójść z bratem po takiego źrebaka młodego, którego ojciec zakupił w innej wsi. Ja wyszedłem przed dom, wybuchy jakieś i na horyzoncie ukazały się kłęby wielkiego dymu. Ojciec wyszedł z bratem, mówią, no wybuchła wojna, bo już zostało ogłoszone to przez radio i bombardują chyba Niemcy Małaszewicze. Małaszewicze to była taka baza niedaleko Brześcia, gdzie od nas tam było ze 20-30 kilometrów może, gdzie były duże składy wojskowe, między innymi paliwa wojskowe tam były dla wojska przygotowane. I takim elementem, który mnie zawsze przychodzi do głowy, jak było szanowane państwo polskie przez zwykłych ludzi. Wracamy z tego zakupu z tym źrebakiem. I chyba na drugi dzień, czy jeszcze tego samego, ojciec mnie woła do mamy, musi się szykować do Białej, do gimnazjum. Przez radio władze podały, że wszystkie szkoły mają być otwarte i ma się rozpocząć nauka normalnie. To pamiętam niezwykłą tą postawę prostego człowieka. Mój ojciec był prostym człowiekiem, chociaż bardzo mądrym. Niewykształconym, ale bardzo mądrym. I mówi, to mama zaczęła plakać, jak to tu wojna, tu gdzieś wywozisz syna. Nie, jest. Takie jest postanowienie władz i tak się ma stać. No więc wyszykowano mnie i w poniedziałek już byłem w Białej Podlaskiej. Zawiozłem, ojciec zawiózł wozem, z jakimś prowiantem, z wszystkimi moimi drobnymi rzeczami. W Białej zaczęliśmy tą normalną nauczanie w gimnazjum. Pierwsza styczność z wojskiem to była styczność z Armią Czerwoną. Jakiś zagon wszedł do Białej Podlaskiej, podszedł gdzieś tam aż w kierunku Warszawy, pod Siedlce. I ja pamiętam ten moment wejścia, pamiętam tych żołnierzy, którzy bardzo odbiegali swoim wyposażeniem, swoim wyglądem od armii polskiej. No w Białej było dużo, dużo wojska, bo był i pułk piechoty, i pułk artylerii lekkiej, konnej. Ci żołnierze byli bardzo licho ubrani w porównaniu z naszymi i ten ekwipunek był zupełnie dla nas taki zaskakujący. Na przykład nasi żołnierze mieli, pamiętam, tornistry ze skórki cielęcej, chyba na przynajmniej tam ta część wierzchnia była, żeby nie zamakały. Żołnierze ci sowieccy mieli takie worki z jakiegoś brezentu zawiązywane takim pasem parcianym na rogi, to zawiązywane jakimś sznurkiem u góry. To był ten plecak ich, tak jak pamiętam. Szynele czy płaszcze, jak mówiono, nieobrębione. Oczywiście oficerowie chodzili, nitki tam wisiały im. To mówiono, że żołnierze mieli karabiny na sznurach, na sznurkach. Nie na sznurkach, tylko mieli na pasach parcianych. Nasze wojsko miało na pasach skórzanych. Ta armia prezentowała się zupełnie inaczej. Element, który bardzo mi utkwił, to, że po wkroczeniu Armii Czerwonej natychmiast pojawiła się milicja obywatelska z czerwonymi opaskami na rękach z napisem Milicja Obywatelska, złożona z młodzieży głównie żydowskiej, trochę polskiej. No i ona pilnowała tam porządku. Myśmy dalej, szkoła była otwarta, myśmy dalej się uczyli. Ta wizyta Armii Czerwonej, ona nie trwała długo. Ja myślę, że ze 3 dni, może 4 najwyżej.
Pewnego dnia w ogóle było takie, jak gdyby bez królewie nie było żadnego wojska, ani sowieckiego, ani polskiego. Z rana, już nie pamiętam lekcja, ja kiedyś pamiętam jaka to lekcja była czegoś. Na podwórko wjeżdża nowa armia zupełnie innego pokroju, w innych mundurach, w innym kolorze mundurów. Niemcy wjeżdżają na motocyklach i samochodach na dziedziniec szkolny, gdzieś się rozkładają. No i to było gdzieś 20 któryś tam września. To się zaczęła od tego czasu moja styczność z tą okupacją. Szkołę zamknięto po jakichś 3 dniach może. Zostałem odebrany na wieś z powrotem. Na wsi to widziałem tylko raz, zapuścił się jakiś patrol konny niemiecki. Ojciec w ten czas był nawet chyba, miał funkcję sołtysa. Na wsi wiem, że zajechali do ojca i chodziło o jakieś tam kontyngenty. Był tłumacz przy nich, jakieś dla wojska rzeczy. Na koniach z karabinami, bardzo ostrożni byli. Pamiętam to taki patrol. I potem na wsi następne moje spotkanie to była Armia Polska. Jakieś rozbitki, które gdzieś tam pod Kockiem, jeszcze pewnie z tego zgrupowania generała Kleberga. To był oddział niezbyt duży, było kilkudziesięciu żołnierzy na wozach i oni się prezentowali jako szpital. Było dużo rannych, ale było dużo kobiet, żon oficerów, było dużo oficerów, podoficerów. I oni się rozkwaterowali w Janówce, to była mała wieś, tam z 10 gospodarstw. Pamiętam różne perypetie z nimi, bo ojciec zwracał uwagę, że za mało się opiekują tam tymi rannymi, nawet jak oni odjeżdżali, bo oni byli ze 3 może dni, 4 dni. Przy odjeździe pamiętam, była awantura taka, ojciec z bratem podbiegli do jednego z wozu, zatrzymali go tam do oficera, powiedzieli, jak to jest, to tu ranny idzie na piechotę przy wozie, a tu kobiety jadą wozem, zrzucajcie te kobiety tam z wozu. No, była taka ostra awantura, bo ten oficer tam zareagował, że w ten sposób, że to cywile się nie mają wtrącać do wojska, ale chyba posłuchali coś tam i tego rannego wzięli na wóz. To był taki oddziałek, ten był gdzieś ostatni epizod w Janówce tej wojny. Elementem naszego życia w ten czas to była sprawa poszukiwania mego najstarszego brata Janka. Bo Janek poszedł jako ochotnik na wojnę, nie był zmobilizowany. Mama była w domu i ja, przyszedł się pożegnać i powiedział, że idzie jako ochotnik, ale nie martwcie się, rozbijemy Niemców i nie wrócimy. Nigdy nie wrócił, zginął pod Warszawą w miejscowości Gombin. Jest dobrze udokumentowana jego śmierć 17 września. Przyjeżdżała często bratowa do nas. Bratowa absolutnie przekonała rodziców, że muszę się uczyć dalej. Rodzice przystali na to i ja się zabrałem do Łowicza z bratową i tam zacząłem się uczyć na takich. To były już komplety formalne. Przez nauczycieli tamtejszego gimnazjum prowadzone. Przyglądałem się, jak się rozwija konspiracja ludowców. Łowicz to był ośrodek, bardzo światły powiat i ośrodek ruchu ludowego, bardzo aktywny. Bratowa była już w strukturach jakichś też tam konspiracyjnych. Ja też byłem prowadzony w takie pomocnicze działanie na rowerze. Rozwoziłem tam gdzieś prasę po powiecie. Biuletyn informacyjny, pamiętam, już zaczął wychodzić. Jakieś inne tam czasopisma ludowe, nawet ludowe dla dzieci. Jakieś chyba Biedronka, jakiś był. To coś, już nie pamiętam dobrze, ale chyba takie jakieś na powielaczach żywią i bronią. Bardzo ekscytująca zajęcie, ale trochę naiwnie prowadzone, bo ja jeździłem na rowerze z koszykiem, w którym była najczęściej
sieczka, w tej sieczce jajka, jakieś tam masło, a pod spodem były ta plasa podziemna. No, pierwsza rzecz pewnie, jakby patrol jakiś mnie tam spotkał, a nie spotkałem nigdy. Na szczęście, to by wyrzucił to wszystko do góry nogami, ten koszyk, zobaczyć, co jest na mnie. Tak sobie wyobrażam. Miałem dużo styczności z ludowcami, którzy już rozkręcali na całego tą konspirację. Na bazie spółdzielni spożywców, na bazie mleczarni spółdzielczej. Ta konspiracja już zaczęła się rozwijać w pełnych obrotach. Placówka zawiązków tych batalionów chłopskich upozorowała napad na bank, żeby się wzbogacić. A ja mieszkałem w jednym pokoju z bratową i z taką córką działaczki tam w Łowickim, Dzierżkowej. To była dziewczyna, która była w tym czasie kasjerką w banku spółdzielczym. Upozorowali taki napad na bank z wciągnięciem tej Weroniki Dzierżkowej. Weronika dała klucze do banku, do sejfu. Pewnego ranka przyjeżdżają cywile. Gestapo, okazuje się, z Weronką przywożą, chodzą dookoła. Mnie tam wzięli na spytki, jakiś był też mundurowy, wojskowy. Czy ja coś słyszałem, czy widziałem? Okazuje się, że to był sfingowany ten napad w ten sposób, że u nas w tym pokoju w oknie była wstawiona taka siatka przeciw muchom czy komarom. Siatka została przecięta i ktoś wszedł w nocy do pokoju, zabrał torebkę tej kasjerki Weroniki Dzierżkowej razem z kluczami. Wziął te klucze, torebkę zostawił i otwarł bank i ten sejf w banku. No dosyć to naiwnie zrobione było, ale skutecznie. Zabrali nie wiem ile, ale zabrali tam te kasety z pieniędzmi z tego banku. No Weronka posiedziała kilka dni, ale ją zwolniono. Robiono jakieś odciski tam, bo tam były pozorowane, że ktoś do tego okna chodził, jakieś buty, już ja tam nie byłem w to wtajemniczony. Ja się dowiedziałem, jak gestapo przyjechało. No mnie tam pytano, tłumaczono to tym gestapowcom, ale w stosunku do mnie ani do bratowej nie było żadnych jakichś represji czy coś. Tą Weronkę zwolnił. W 1941 roku pod koniec przeprowadziliśmy się do Warszawy, bo bratowa już weszła w struktury batalionów chłopskich, służb pomocniczych kobiecych. Bratowa się nazywała Hanna Chorążyna, pochodziła z bardzo bogatej rodziny ziemiańskiej. No i zamieszkaliśmy u nie byle kogo, u dowódcy batalionów chłopskich, generała późniejszego Kamińskiego, na ulicy Złotej. Nie pamiętam, który numer. Ten fragment Złotej nie istnieje, bo w tym miejscu stoi sala kongresowa Pałacu Kultury i Nauki. To był lokal zwariowany, bo tam był punkt roznoszenia prasy i przewijały się te kurierki różne. Tam poznałem masę różnych ludzi ciekawych. Ale tam mieszkałem jakiś miesiąc i potem zostałem przerzucony do innego lokalu, bo bratowa uważała, że to jest niebezpieczne dla mnie miejsce, że to może być kiedyś wpadka. Bratową umieściłem je w pięknym mieszkaniu na Mokotowskiej u pani Marii Babskiej, wdowie po mecenasie Babskim. To był wielki lokal z dwoma wejściami. Tam była też konspiracja. Też schodzili się ci różni działacze, ale nie w takiej liczbie, jak i nie było rozdziału prasy tam, tak jak u Kamińskiego. W Warszawie zacząłem od początku uczęszczać na tajne komplety zorganizowane przez Gimnazjum i Liceum imieniem Adama Mickiewicza. Potem zostałem umiejscowiony w bursie dla chłopców, prowadzonej bursie przez Radę Główną Opiekuńczą. To była organizacja charytatywna, tolerowana przez Niemców do pewnego czasu, potem oni rozwiązali ją. I myśmy tam na Marszałkowskiej, gdzie obecnie jest gmach PKO, chyba 124, to był numer między Sienkiewicza a ulicą Moniuszki. Na drugim piętrze mieliśmy olbrzymie
pomieszczenia, nas tam mieszkało 54 chłopców. A w tym samym kompleksie gmachów, ale od strony Moniuszki, na trzecim piętrze była bursa dla dziewcząt. Też tam ich kilkadziesiąt było dziewcząt. Cała nasza ta, jak się wkrótce okazało, bursa była w konspiracji. Cała bursa, we wszystkich możliwych formacjach. Od NSZ-u, od czwartaków jakichś, od różnych małych ugrupowań, jakiś był tam chyba i Bechowiec, do AK. Największa była AK, głównie z grupy Baszta. No tak się złożyło jakoś, że to tak jeden wciągał drugiego. Ja byłem wciągnięty do tej konspiracji, potem zaprzysiężony szybko, przez mego kolegę, obecnie profesora historii, Jerzego Kłoczowskiego, pseudonim Piotruś. Wówczas on był już zaawansowany w konspiracji, chyba uczęszczał na szkołę pod Chorążówkę tajną. Jego i drugi kolega, który zginął tragicznie, Broszkiewicz Wojciech, pseudonim BWL, L było jego drugie imię, ale wszyscy mówili lotnik, bo on był w szkole Wawelberga, się uczył w ten czas i był też w konspiracji w Baszcie. Ja wkrótce zaprzysiężony byłem w jakimś domu na Saskiej Kępie, pamiętam, tam kilku osób. Przysięgę odbierał któryś z naszych oficerów, ale ja nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam kto. Ja miałem pseudonim Grom, taki ostry, bo wydawało mi się, że to taki Grom to uderzy za te wszystkie tam nieprawości. I wkrótce mnie tam zakwalifikowano do szkoły podoficerskiej. Także ja zacząłem takie intensywne szkolenie w tej szkole, no i uczęszczając oczywiście na kompletach. Życie w bursie było bardzo, bardzo ciekawe, bo dominowała nauka i konspiracja. Obchodziliśmy uroczyście różne rocznice państwowe, jak 3 maja, 11 listopada, urządzaliśmy akademię. Chór był zorganizowany międzybursowy, który śpiewał tam patriotyczne piosenki. Różne inscenizacje były robione różne konkursy i tak dalej. Dominowała nauka oczywiście i to zróżnicowanie nas było duże. Różni chłopcy byli na różnych kompletach gimnazjalnych, czy licealnych i również w szkołach wyższych, w pierwszych klasach. Na przykład byli już studenci politechnicy, którzy uczyli się w szkole Wawelberga, tak zwanej szkole inżynieryjnej Wawelberga. Medycy uczyli się w szkole sanitarnej Zaorskiego, a to była w zasadzie pierwszy rok czy drugi rok studiów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. No mieliśmy tam różne ciekawe przygody. Jedną pamiętam, kiedyś w nocy niedokładnie było zasłonięte okno, a w Warszawie, jak i w innych miastach, obowiązywało zaciemnienie w nocy. Wszedł z łomotem takim patrol niemiecki, zajrzał do naszej sypialni, a myśmy mieli piętrowe takie prycze i któryś tam z tych wykrzyknął: Sind polnische Kaserne, to są polskie koszary. Nas pobudzono oczywiście. No i tak doszliśmy, jeśli chodzi o naukę, do okresu maturalnego. Ja maturę zdawałem w czerwcu 1944 roku. Nas w grupie tej gimnazjalnej Mickiewicza na tym komplecie było gdzieś około 10 osób. Powiedziano nam, że żadnych dokumentów nie dostaniemy, że protokoły, te wszystkie świadectwa dojrzałości dostaniemy po wojnie. Maturę zdawaliśmy przed kilkuosobową komisją. W tej komisji byli wykładowcy, ale i jacyś ludzie, panowie z oświaty, którzy byli nam nieznani. To była 3- czy 4-osobowa komisja. Wszystkie nasze zajęcia na kompletach oczywiście odbywały się w lokalach prywatnych, rozrzuconych przeważnie po śródmieściu Warszawy.
Te lokale były tak dobierane, że przeważnie były to punkty dosyć ruchliwe. Kiedyś pamiętam, jeden lokal był w pobliżu kina, gdzie kręciło się dużo ludzi. Były pewne reguły, które nas obowiązywały. Nie przychodziło się hurtem, tylko grupa tam tych 10 osób. Ja myślę, że maksymalna grupa taka kompletowa to nie było więcej jak 12 osób, 8-10 osób. Przychodziło się tam w jakichś odstępach, zaczynały się zajęcia o 8:30, to tak za 40-50 minut przechodziło się według tam jakiegoś rytmu. No a profesorowie zmieniali się i przychodzili od rana do późnych godzin popołudniowych i przeważnie mieli 2 godziny zajęć z każdego przedmiotu. Gospodarze zazwyczaj nas częstowali tym, co było tam pod ręką. No, były rodziny zasobne i były rodziny mniej zasobne. Pamiętam na ulicy Księdza Skorupki taki był lokal u adwokata, gdzie był piękny lokal, wielki salon i tam zawsze dostawaliśmy jakąś herbatę, jakieś ciasteczka drobne, coś takiego. No i oczywiście po wojnie nam wydano te świadectwa maturalne. Odwiedzałem od czasu do czasu moją Janówkę, moją wieś, gdzie się urodziłem. Stale jakiś jeden dramatyczny incydent z Janówki, który do końca życia pamiętam, to był taki, że każdy przechowywał gdzieś tam jeńca u siebie radzieckiego, w każdym domu prawie był. Bo pod Białą Podlaską na polach zrobiono taki obóz przejściowy. Tam były dziesiątki tysięcy jeńców rosyjskich i oni parę razy organizowali takie desperackie bunty, bo oni leżeli pod gołym niebem na ziemi. Bardzo słabo byli tam dożywiani. W czasie takiej jednej wizyty do sąsiada pana Lubańskiego przyjechała policja, policjant i komendant posterunku z naszej gminy, z Piszczaca. Gdzieś się dowiedzieli nasi policjanci, że tam jest jeniec sowiecki, a policja miała nakazano oczywiście tropienie tych ludzi. Rzeczywiście go znaleźli, młodego chłopca, żołnierza, który gdzieś tam w okopcu, w kartoflach czy jakiejś piwnicy ukrył się. Wieść rozeszła się po tej wsi i ktoś tam przybiegł do brata, że jest sytuacja taka, że związali tego jeńca i chcą go zabrać, żeby może coś tam brat radził. No brat poszedł i przyszedł z komendantem do naszego domu i zaczął tam jeszcze z tym gospodarzem i z nim pertraktować, żeby oni wypuścili tego Niemca. I tak za jakąś tam łapówkę, bo to tak trzeba nazwać, było mówione, że jak będą szli z tym jeńcem tam do posterunku policji, to on w lesie ucieknie, postrzelają trochę tam w górę. Niestety to sprawy potoczyły się inaczej. Brat z komendantem policji, z tym sąsiadem panem Lubańskim, gdzieś tam dyskutowali i myślę, że może opijali też tą transakcje w cudzysłowie, a policjant, taki rosły chłopisko z tym jeńcem, byli w innej izbie, nasz dom był dosyć obszerny, w której byłem ja i babcia nasza. Ten jeniec był no, kompletnie przybity tym wszystkim. To była taka wczesna jakaś wiosna, pamiętam, w ten czas. Miał na sobie taki kożuszek, kurtkę i ręce miał związane z przodu. I on w pewnym momencie mówi, że chce iść za swoją potrzebą. Policjant się zgodził, on zostawił tą kurtkę, zrzucił tak. Podszedł do drzwi, kopnął te drzwi jedne i drugie, wypadł na podwórko i z podwórka na drogę tą główną chciał biec, ale nie miał absolutnie żadnych szans na ucieczkę. Myśmy nie wiedzieli, że tam się toczą te negocjacje w jego sprawie. Policjant wypadł, zarepetował karabin, wypadł z domu w jakiejś odległości 30 metrów, krzyknął stój, on biegł dalej, strzelił do niego, on padł na miejscu. Ja podbiegłem, no i wszyscy tam, ci negocjujący, babcia, podbiegliśmy, ten chłopak rzęził, policjant zarepetował drugi raz karabin, przystawił mu do ucha, strzelił w głowę. Pamiętam, jak to ciało tego chłopca tak podrzuciło do góry, no i zginął.
No więc to dramatyczny ten obraz mam w detalach różnych zapisany w pamięci. Wiem, jak wyglądał jego kożuszek, ta lina, ten postronek jakby uwiązany. I to przeżycie z dobiciem tego jeńca, to wielki uraz przez lata. O rozwiązaniu bursy ostatecznie zadecydował taki przypadek zabójstwa trzech naszych kolegów, Turskiego, pseudonim Roger, on był w Baszcie, Kazika Króla, który był w jakiejś organizacji lewicowej i przeszedł do Baszty. Kazik Król miał pseudonim Król, tak jak nazwisko. I studenta Wawelberga, BWL-a pseudonim, Broszkiewicz Wojciech. A wszyscy mówili, że skrót jest BWL, Broszkiewicz Wojciech Lotnik. Oni oraz Jerzy Kłoczowski, pseudonim Piotruś, pewnego razu, jak już była taka akcja trochę rozwiązywania tej bursy, ale nie bardzo zdynamizowana, zdecydowali się wynająć prywatny pokój na rogu Koszykowej i Marszałkowskiej. Proszę sobie wyobrazić, że tam chyba w maju 1943 roku w piątek Kłoczowski pojechał do swoich rodziców w Zielonce, oni mieszkali pod Warszawą, a tych trzech ludzi w nocy z piątku na sobotę zastrzelono w ich mieszkaniu. Cywile przyszli i to morderstwo było straszne, bo oni dostali śmiertelne strzały w twarz. Ja widziałem twarz Rogera, który w trumnie był wystawiony w takiej kaplicy na ulicy Moniuszki. No to było tam tych 6 czy 7 śladów na twarzy po pociskach. I każdy dostał cały magazynek praktycznie w twarz. Ta zbrodnia nie została do dzisiaj wyjaśniona. Przypuszczano, że była to zemsta za odejście z jakiejś organizacji lewicowej Kazika Króla do AK. Ale to był ten dramat, który przesądził już ostatecznie o rozwiązaniu bursy. Ja wyprowadziłem się ze swoim kolegą, też studentem szkoły Wawelberga, Mirkiem Jabłońskim, pseudonim Witton, on był w innej drużynie, na ulicę Żurawią, blisko ulicy Kruczej. Wynajęliśmy pokoik u pani Hoffmanowej Janiny, żony oficera lotnika, który był w formacjach polskich lotniczych w Wielkiej Brytanii. Dostałem rozkaz dowódcy plutonu, że mam dla plutonu zorganizować magazyn broni. Jeden taki magazyn to zorganizowałem właśnie na ulicy Żurawiej, tam w swoim mieszkaniu. Myśmy mieszkali na takim 4,5 piętrze pod samym strychem. Dom był stary, obelkowanie było z wielkich beli. Konstrukcja była taka, że te bele, które stanowiły podłogę i sufit, rusztowanie, od dołu, od sufitu były przybijane deski, a od góry nałożone deski, a na nie warstwa cegieł. Tam była przestrzeń pusta i tam był urządzony magazyn broni. Były głównie granaty zaczepne. Miałem około 70 chyba tych granatów zaczepnych, amunicji trochę. Miałem parę pistoletów, chyba ze 2 kg takiego bardzo silnego materiału wybuchowego. Myśmy nazywali to plastik, bo to był podobny do plastyliny. Pistolet Sten. I mieliśmy tam chyba jeszcze jakiś rewolwer, coś takiego. Drugi magazyn zorganizowałem u swego kolegi z drużyny Jastrzębia, Stanisława Wydżgi, na ulicy Pilickiej 46. Jego mama miała tam willę. To była rodzina Herbu Jastrząb. Kiedyś umówiliśmy się ze starterem. Starter to był mój dowódca plutonu, Niewiarowski.
nazwisko, przedwojenny podchorąży, podporucznik. Więc kiedyś wybraliśmy się jak do pani Wydrzgowej na pertraktację, żeby tam zezwoliła na magazyn broni, czyli do matki Stanisława Wydrzgi, Jastrzębia, potem nazywaliśmy mama Jastrząb. Poszliśmy na rozmowę, no pani Wydrzyna nas przyjęła herbatą, jakimiś ciasteczkami tam z owsianej mąki, czy coś takiego, jakie były tam w Warszawie w tym czasie. No i zgodziła się. Jak żeśmy zaczęli tam zwozić tę broń dla całego plutonu z magazynu z Żoliborza, to pani mama Jastrząb trochę wpadła w panikę, bo pamiętam, kiedyś przywozimy rykszą jakieś tam kilka karabinów, a pani Wydrzga mówi, to ja myślałam, że jakąś szablę panowie tutaj, czy jakąś pikę, a tu cały arsenał. No i tam w sumie zwieźliśmy chyba ze 12 karabinów, pepesze i dużo amunicji dosyć i tam były granaty zaczepne też, granaty obronne. Niedużo ich było, ale były parę pistoletów. Magazyn tamten był urządzony inaczej. To była willa, czyli dom jednorodzinny w ogródku stojący. Niewykończony jeszcze i był taki taras, który był obmurowany, ale była dziura taka, wejście do tarasu. Myśmy upatrzyli, że tam się ten broń będzie pod tym tarasem magazynowało. Szczęście tam nie było nigdzie psów, także było cichutko. Wszyscy spali dookoła, zasłanialiśmy tą dziurę kocem. Staszek Wydrzga zainstalował taką zawieszoną żarówkę gdzieś na oświetlenie i tam dokonywaliśmy czyszczenia, konserwacji tej broni. Konserwacja polegała na wyczyszczeniu i wysmarowaniu tak zwanym towotem, czyli taką wazeliną specjalną. I potem ostatni akord tego to było przeniesienie wielkiej skrzyni ocynkowanej z blachy. Długie dosyć, bo żeby karabin się zmieścił, no to chyba miała z 1,5 metra blaszaną i dosyć pojemną. Weszliśmy i tam te wszystkie nasze, tą zakonserwowaną broń złożyliśmy w tej skrzyni. Jeszcze pistolety i amunicje były w innych, w takich puszkach po marmeladzie 5-kilowym tam. No i to wszystko wykopaliśmy wielki dół, tą skrzynię wsadziliśmy w ten dół, zalutowaliśmy lutownicą. No i to był ten drugi magazyn broni. Przed powstaniem magazyn z ulicy mojej, z mego mieszkania na Żurawiej został przeniesiony do państwa Wydrzgów na ulicę 46, Pilicka 46. Mieliśmy dużo szczęścia, ja miałem naprawdę dużo szczęścia. Wieźliśmy ze starterem, z Niewiarowskim, podporucznikiem, worek tych granatów zaczepnych, no dobre, ja wiem, 30 może kilo, tramwajem. Każdy z nas miał pistolet i po granacie jakimś obronnym w kieszeni. Wsiedliśmy w tramwaj, już nie pamiętam, to chyba była 15 na tylną platformę taką. Jedziemy z Mokotowa, ten tramwaj jedzie z Mokotowa na Żoliborz. Dojeżdżamy do Placu Zbawiciela i cały Plac Zbawiciela jest obstawiony Niemcami i wszystkich wyrzucają z tramwaju. Nasz tramwaj wjeżdża. Myśmy jakoś się tak, przyznam, zagapili, że tu w koło już Niemcy są. Więc rozwiązujemy ten worek z granatami, wyciągamy pistolety, ludzie uciekają sami z tramwaju. W tym samym momencie kończy się blokada. Niemcy zwijają się i odjeżdżają tam gdzieś. No, nieprawdopodobne szczęście. Dosłownie w minutę, gdybyśmy wcześniej gdzieś tam dojechali do Placu Zbawiciela, byśmy mieli no, małe szanse przeżycia. Drugi taki element, to tam kiedyś byłem jako eskorta, trzy karabiny w jakimś futerale, jakimś dziwacznym, i w patrol wszedł niemiecki do tramwaju. Ja miałem za pasem pistolet, oni przeszli obok nas i weszli do tramwaju i coś tam w tramwaju robili, myśmy wysiedli. Więc nieprawdopodobne. Innym razem znowuż jechałem na Grochów,
Wszystko wyglądało dobrze, to było jesienią. Między Saską Kępą a Grochowem była przestrzeń w ten czas wolna. Były tam działki różne, jakieś pulka uprawne, kartofle. Podjeżdżamy na tą przestrzeń pod Grochów i tramwaj zaczyna zwalniać. Jeśli tramwaj zwalniał przed przystankiem, to coś się działo. Ja wyglądam, a tam łapanka. Więc tramwaj zwalniał po to, żeby ludzie mogli uciec, ci, co chcieli uciec. Nas wyskoczyło tam kilka osób. Wybiegłem, no było jakieś od tego miejsca, gdzie tam widziałem tych Niemców, ze 200 metrów. Ja wpadłem do kartofliska, pamiętam, pouzałem się w bardzo szybkim tempie, aby jak najdalej. No i odpouzałem się paręset metrów. Wiesz, taki był jakiś taki wał poprzeczny. Myślę, jak wyskoczę za ten wał, to już mnie tam nic nie zrobią, bo oni zaczęli strzelać tam w sposób dosyć chaotyczny. Wyskakuję za ten wał, a tam są takie opuszczone tereny jakieś. No i idę sobie jak najdalej, jeszcze dalej w pola i tu nagle w odległości jakieś 70 metrów patrzę, biegną Niemcy. Okazuje się, że nie wiedziałem o tym, tam stała bateria przeciwlotnicza. Niemcy, jak usłyszeli strzały jakieś niedaleko, zaczęli biec na pomoc. No szczęście, że mieli przy sobie tylko broń krótką, pistolety. I ja w pierwszym momencie myślę, no jestem niewinny tutaj, to idę naprzeciw sobie spokojnie, ale zrobiłem krok, dwa, ale widzę, że oni coś tam już krzyczą. Zrobiłem ostry skręt i tak skośnie do pierwszych zabudowań, gdzie było jakieś ze 150-200 metrów. Myślę, że biegłem w tempie, że pobiłbym rekord świata. I oni ostrzeliwali mnie. Bzykało wokół, ale nic nie zrobił. Jeden rzucił granat, też daleko już za mną. Wpadłem za te zabudowania, ale bardzo byłem przerażony w ten czas. Takie zdarzenia różne, niesamowite. No, tragicznie też nieomal się skończył nasz taki wypad z moim tym dowódcą starterem. Po zdobycie broni, to było na wiosnę 1944 roku. Ja wziąłem z tego magazynu swego na Żurawiej taki wielki pistolet Steyr austriacki. Na długą amunicję, potężna siła rażenia, na tak zwane longi, to były duże pociski. Bardzo straszna broń, a starter chyba pistolet nasz Wisa. Wzięliśmy po dwa granaty. I wychodzimy tak uzbrojeni w takich płaszczach z płótna namiotowego, które szyto na miarę takich stroju półwojskowego, bo miały te płaszcze na ramienniki, pas. One były w baszcie dawane jako, pamiętam, w szkole podchorążych ja dostałem. I poszliśmy z Żurawiej w rejon dworca głównego starego. No nigdzie nie można spotkać odpowiedniego obiektu do uzbrojenia, bo już Niemcy w 1944 to bardzo się pilnowali, chodzili w grupach. No i tak doszliśmy na ulicę Królewską, na Królewskiej, niedaleko Zachęty, na przystanku. Pamiętam jak dziś, stało tam z 8, może 10 lotników z pistoletami maszynowymi. I tak żartujemy jeszcze, co robimy ich, czy nie. No przeszliśmy obok Zachęty i zniechęceni. Jesteśmy gdzieś tam na początku tej Mazowieckiej. Stoi taki łazik wojskowy przy sklepie fotograficznym. Mój ten dowódca mówi mi do ucha, pewnie jest w sklepie ktoś tam z tego. Wchodzimy do tego sklepu fotograficznego, ale nikogo tam nie było. I właściciel zapytał się, czego chcemy. Nie było tam żadnego Niemca. Więc wyszliśmy już zupełnie tacy zniechęceni. Idziemy tam kilkadziesiąt kroków. A tu idzie SS-man z karabinkiem na ramieniu, pojedynczy ulicą, w tłumie. Ten dowódca pyta się, robimy? Ja mówię, robimy. Podchodzimy, ten Niemiec był rosły, a mój ten dowódca też był rosły, starter. Złapał tego Niemca gdzieś za szyję tutaj, a drugą ręką za karabin i stara mu się zedrzeć ten karabin z pleców. Niemiec zaczął krzyczeć Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ludzie błyskawicznie pouciekali.
I oni się szamoczą we dwaj, głowy tylko migają. Ja wyciągnąłem ten pistolet Steyr i bałem się, że postrzelę swego dowódcę w głowę. W pewnym momencie jakoś tak oni się mocowali, że ten Niemiec wystawił, wprężył się i wystawił brzuch. Ja strzeliłem mu w brzuch, potężny huk, bo to duży pistolet. I on z miejsca padł na ziemię, starter złapał za karabin pod płaszcz, a mnie się zaczął pistolet i zrobił się taki jak pistolet maszynowy, długi. Ten Niemiec leży, ulica kompletnie pusta, cała Mazowiecka. Wracamy z powrotem w kierunku Zachęty. Na rogu był Arbeitsamt, tłum ludzi, kilkaset ludzi stoi. Krzyczy wreszcie strałguta z prawej strony. Wychodzi patrol niemiecki z pistoletami maszynowymi, żandarmi. Cała ulica pusta, tu tłum ludzi, a my biegniemy tą ulicą. Zauważyliśmy ten patrol wychodzący. Ja wyciągam granat, w prawym ręku mam ten pistolet zacięty. Starter, mój dowódca, trzyma jedną ręką ten karabin. Tu lufa wychodzi gdzieś z tego płaszcza pod szyją, drugą złapał też pistolet. Biegniemy wprost na nich i krzyczymy los, los, los. I oni zawrócili w tą ulicę w biegu. I uciekli w traugutę, a my w ten tłum na lewo. Tu ludzie zaczęli wiwatować tam, a udajemy, że już nic się nie dzieje. Gdzieś tam mnie wypadł ten pistolet, pamiętam, chłopak taki, Wisus, z 10-12 lat. Panowie, za mną! I myśmy za tym chłopcem z tego tłumu wyłuskali się, on gdzieś jedną bramę, jakąś podwórkiem, drugą bramę. I gdzieś wybiegliśmy tam w stronę Marszałkowskiej. Przeszliśmy już na spokojnie. Starczył poprawił tam ten karabin, żeby mu nie, lufa nie starczała. Na ulicę Zielną, tam mieliśmy konspiracyjny sklep papierniczy. Tam zostawiliśmy karabin. No i tak się nasza ta przygoda skończyła. Ale to spotkanie z tym patrolem to był dramatyczny taki. Myślałem, że to ostatnie minuty. A raz wyszedłem, nie miałem broni, ale miałem teczkę z różnymi trefnymi materiałami, instrukcje tam o broni, instrukcje różne wojskowe, jakieś mapy, coś tam. Wszedłem na patrol, zażądali dokumenty. Ja wyłuskałem ten dokument, a miałem dokument fałszywy, że pracuję na Bemowie w jakimś zakładzie na rzecz Wehrmachtu, naprawy taboru samochodowego. Pokazałem tą legitymację. Pokiwał głową, oddał mi. Ale zupełnie to gapiostwo, na Puławskiej to się zdarzyło. Byłem świadkiem jednej takiej wielkiej egzekucji. Według danych, które są na tablicy pamiątkowej, rozstrzelano w tym miejscu 108 osób. Skrzyżowanie Marszałkowskiej Alei. Był to okres masowych egzekucji w Warszawie. I nagle ludzie zaczęli krzyczeć za łapanka. Ulica opustoszała błyskawicznie. Ja wpadłem z kilkoma mężczyznami do takiego domu, który stał na miejscu, gdzie w tej chwili stoi tak zwany okrąglak, czyli tam budynek, w którym jest PKO. Wpadliśmy z myślą, że wbiegniemy na strych. Pobiegliśmy, a to był dom jakiś czteropiętrowy, może 3,5. Klatka schodowa była w takim wykuszu w stronę ulicy. Przez takie małe okno patrzymy z góry, widzieliśmy, co się dzieje na ulicy. Nagle wjeżdża kilka samochodów, tak zwanych but, samochodów zakrytych, z wyciem syren, żandarmeria, jakieś formacje wojskowe, ale głównie żandarmeria. Tych but wyciągają błyskawicznie ludzi, ubranych mężczyzn po cywilnemu. Mieli skrępowane ręce. Wyciągali ich tam po 8-10 pod ścianę po przeciwnej stronie naszego budynku, dosłownie po przeciwnej stronie, pod ścianę kilku mundurowych z pistoletów maszynowych. Serię, ci ludzie padali, inni odciągali za ręce, za nogi na bok i wrzucali do platformy, która podjechała. To trwało kilka minut. Scenerii fabrycznej nie ma, jak na taśmie to szło. Grupę za grupą rozstrzeliwano, wrzucano ciała. Pamiętam, z takim rozmachem za nogi i za ręce na platformę. Ostatnia grupa, jak została rozstrzelona, myśmy byli tam
siedzieli jak sparaliżowani zupełnie. To widać było no, wielką, wielką kałużę krwi. Podjechała platforma z piaskiem, łopatami narzucano piasku. Ludzie umundurowani, żandarmi byli na pewno, jakieś oddziały inne. Buciorami zrobili takie ciasto z tego piasku i z tej krwawej plamy, plamy kałuży wielkiej krwi. Łopatami wrzucili z powrotem tą masę na platformę i z wyciem syren cała ta kalwakada i samochody wojskowe odjechały. Myśmy zbiegli, ludzie już tam też dobiegali do tego miejsca egzekucji, a jak dobiegłem, to potężnym dły jakiś taki zaduch słodki, jeszcze czuło się nieomal ciepło tych ludzi. Masę mózgu i tkanek różnych na ścianie, tej poprutych kulami i ta krwawa kałuża nie do końca jeszcze przecież zebrany ten to wszystko. No był dramatyczny ten widok. To wszystko było tak jakieś nieprawdopodobne, nieludzkie, niespotykane. Ludzie z wszystkich kwieciarni wokół przynosili kwiaty i w ciągu minut rosła tam masa kwiatów. Tam wszystkie kwiaciarnie chyba wydawały te kwiaty bez skupowania. To trwało kilka minut i nagle z powrotem jakieś wycie syren nadjechali Niemcy. Puścili w powietrze jakąś jedną, drugą serię, żeby rozproszyć ten tłum. Tak wręcz rękami wrzucili te kwiaty na platformę i odjechali. Ja odszedłem z tego miejsca, ale podobno tam jeszcze parę razy w dzień takie sytuacje się powtarzały, że ludzie przynosili kwiaty, Niemcy przyjeżdżali i te kwiaty zabierali. Więc to było straszne przeżycie. Widziałem też po egzekucji na ulicy Leszno, po stronie getta, za murem powieszonych kilkudziesięciu ludzi na takim długim balkonie na balustradzie, gdzieś na chyba na drugim piętrze, to przez mur, który odgraniczał Leszno od getta. No gdzieś tam na wysokości obecnych sądów. To była też wielka, znana egzekucja. Zawsze nie wiem dlaczego mi się tak nieładnie kojarzyło, ci ludzie wisieli na tych długim balkonie takim biegnącym przez cały budynek. Mi się zawsze to kojarzyło, że to jest suszenie jakichś śledzi czy coś takiego. Takie. Tysiące ludzi się gromadziło, przynosili tam kwiaty pod ten mur. Już nie pamiętam skąd, ale chyba od takiej sąsiadki zdobyłem takie jakieś radio na baterię i pamiętam, że wychodziłem na dach tego domu na Żurawiej, tam gdzie był ten magazyn nasz, i nasłuchiwałem radia i nasłuchiwałem frontu i ten front było słychać. Ta stacja Wandy Wasilewskiej nadawała te apele o zbrojne pomoc Warszawy, że tu zbliża się zezwolenie, to pamiętam dokładnie. No i wszyscy byliśmy w takim napięciu, że to pewnie przyjdzie tutaj do jakiegoś zrywu, bo tak żeśmy byli szkoleni. Nasz pluton miał być w tej jednostce, która miała zdobywać taką szkołę na ulicy Kazimierzowskiej, gdzie była duża grupa Niemców osadzona, wielki gmach tej szkoły. Więc mieliśmy dokładną instrukcję i nawet makietę tej szkoły. Mieliśmy, gdzie kto ma wpaść, na jakie piętro, do jakich pokoi. No, potem się okazało, w czasie pierwszego dnia już zmieniono nam te zadanie. Był wyraźny taki popłoch i był wyraźny ten nastrój euforyczny, że zbliża się wyzwolenie. W końcowych dniach lipca byłem na Jerozolimskiej świadkiem, jak przez most Poniatowskiego jakaś duża grupa oddziałów frontowych w bardzo, muszę powiedzieć, dużym bezładzie, na wozach i obok wozów, i ranni ci żołnierze, i nieranni szli, wlekli za sobą jakieś kozy, krowę jakąś ciągnęli, gdzieś tam w tłum ludzi, którzy wykrzykiwał tam różne nieprzyjazne
rzeczy w stosunku do nich. Mieszali się niektórzy i sprzedawali różne rzeczy, łącznie z bronią podobną, za jakąś tam żywność czy coś takiego. Pamiętam ten obraz cofających się tych frontowych żołnierzy stłamszonych, takich bardzo już zdemoralizowanych alejami rozłomskimi. Zapadła ta decyzja o wybuchu powstania. Najpierw alarm ogłoszono 29 lipca, potem ten alarm odwołano, a drugi alarm ogłoszono 1 sierpnia. Moja drużyna zebrała się, bo to był punkt zborny alarmowy u Stasia Wydźgi, w tym domu państwa Wydźgów w willi Piliska 46. Stawiła się cała drużyna, 18 osób. Nikt nie zjawił się po broń, bo to broń była dla całego plutonu. Z tej broni, która była przewieziona na Żurawią, wzięliśmy pistolet za pas, ten drugi, mój kolega też. Poszliśmy na pięterko tej willi, bo tam mieszkała inna rodzina. I 1 sierpnia po południu mieli jakieś spotkanie tam było. Kilka osób jeszcze z zewnątrz. Pamiętam, że weszliśmy już z tymi pistolety za pasami, z opaskami AK Baszta biało-czerwonymi. Dzwonimy, tam otwiera chyba gospodarz tego, zdziwiony, a ja wygłaszam taką sentencję. Dom jest zajęty przez Wojsko Polskie, proszę zachować spokój. To była bardzo wzruszająca chwila. Był jakiś rumor, tam ktoś chciał wychodzić czy coś. Myśmy wyjęli pistolet, powiedzieli, każdy, kto będzie wychodzić, zostanie tutaj zastrzelony. Nie wolno wychodzić. Zerwaliśmy telefon z tego połączenia. No, zeszliśmy na dół, drugiego chłopca postawiłem przy furtce też z bronią, z pistoletem, a sami, no już w sposób taki zdekonspirowany kompletnie, wynosiliśmy tę broń z tej dziury spod tarasu i przez okno do salonu. Tam były przygotowane litry nafty, czyściliśmy tą broń z tego towotu, z tej wazeliny. No i ponieważ zbliżała się już piąta, to były słuchy, że to będzie po południu gdzieś tam ta godzina W, oddałem opaski, bardzo wzruszający moment i przydział broni, bo nikt się nie zbliżył, więc drużyna moja była uzbrojona, jakby powiedzieć, po zęby. Ja sobie wziąłem pepeszę, tak jak mi obiecał mój komendant. Także cała drużyna była uzbrojona w broń długą bądź krótką, ja w pistolet maszynowy i każdy miał przynajmniej po 2 czy 3 granaty zaczepne i bo tam niektórzy mieli granaty takie obronne, tak zwane, ze rzutów. Plastik, z daleka słychać było odgłosy strzałów. Myśmy się bardzo niecierpliwili, że o nas zapomnieli czy coś. Przed piątą parę minut, czy parę minut po piątej wpadł łącznik od dowódcy plutonu, że mamy iść nie na ulicę Kazimierzowską do szkoły rękodzielnictwa, tam, gdzie mieliśmy pierwotnie atakować ten budynek, tylko mamy iść na ulicę Woronicza, gdzie w szkole, niedaleko od ulicy Puławskiej, była jakaś grupa wehrmachtowców zakwaterowana. No więc już objąłem dowódcą na to drużyną, pożegnaliśmy się z mamą Jastrząb. Ona jeszcze uściskała tamtego swego syna Staszka. No i w szyku bojowym, z bronią na wierzchu, z opaskami, wybiegliśmy na ulicę Pilicką w dwóch rzędach pod płotem. Biegniemy już tam serię gdzieś po koronach drzew z broni maszynowej, gdzieś tam te liście szeleściły. Dorożkarz gdzieś nas spotkał, bo ulice były puste, skulony gdzieś wjechał. Konia batem popędza, krzyczył, chłopcy, bijcie tych skurwysynów.
No i myśmy podbiegli pod taką willę, która przylegała do tej szkoły na Woronicza. Za tą willą stał nasz dowódca plutonu i w sali gimnastycznej z parapetu, kilkadziesiąt metrów od nas, Niemiec strzelał seriami wzdłuż takiej małej uliczki oddzielającej tą willę od Puławskiej. Było już kilku zabitych, kilku rannych i myśmy jak dobiegli, świetnie uzbrojeni, podporucznik Starter krzyknął: grom, zlikwidować ten RKM. I ja myślę tak, szkoda mi tej pepeszy, bo mam tylko jeden magazyn do pepeszy, to jak biegniemy do budynku. Po tym rozkazie ja rozkazuję z kolei Lubicz zlikwidować RKM, a Lubicz dostał ten zdobyczny karabinek, piękny, nowiutki Mauser. Janek Lubicz klęka za takim płotkiem w kratkę z drzewa porośniętym winem i tak się przymierza i gramoli, to trwa sekundę, mi się zdaje, że on tam się gramoli minuty już całe. Odepchnąłem go, wyrwałem mu ten karabin, pepesza odłożyłem na bok i patrzę, a ten to okno otwarte i ten karabin prosto we mnie, tak, ta lufę widzę tego karabinu maszynowego i za nim tylko garbek hełmu tego żołnierza. Celujesz, no ale tu nie sposób absolutnie go trafić. Absolutnie. W pewnym momencie to trwa wszystko sekundy. Nagle on podnosi się nad tego karabinu i coś odwrócony takim półskrętem krzyczy do wnętrza. No kilkadziesiąt metrów, absolutnie nie ma problemu, żeby go trafić. Strzelam mu w piersi i on padając trzelu serią krótką, okazało się, że rzeczywiście był w moją stronę skierowany aktualnie ten karabin. Trafił mnie w mięsień, biceps pod pachą, krótką serią. To wszystko odbyło się tak błyskawicznie, że ja tylko zauważyłem ostatni mój ten jakiś dźwięk odebrany czy widok, to był ten Niemiec gdzieś tam padający do tyłu i taki dymek z lufy, jeszcze się zdziwiłem, dlaczego ten dymek z lufy u niego tam idzie. I padłem i nie wiem, co się stało. Odrzuciło mnie tam na trawnik, straciłem przytomność. Jest ciekawy moment przed straceniem przytomności w takiej sytuacji, przypuszczalnie stres, jakie odbierają komórki w naszym mózgowiu, jest taki, że to, co mówią, że całe życie się przewija, to jest prawda. Tysiące obrazów gdzieś błyskawicznie przeleciało. Następne odczucie to słyszę gdzieś za światów. Żyje, ktoś mówi. Tak sobie uświadamiam, to chyba jest głos Startera. Przywraca się ta świadomość, chcę ruszyć ręką, bo gdzieś tu tak ciepło i mokro, nie mogę ruszyć ręką. Lewą ręką rusza, ona jest bezwładna zupełnie. No i tam nachylają się ten Starter, już koledzy wciągnęli mnie do piwnicy i tam nie było, nie czułem bólu w tym czasie, ale cały zakrwawiony, tu widzę poszarpana ta moja marynarka, bo w marynarce. No i położyli mnie w piwnicy, tam już leżało ze dwóch czy trzech rannych. Tam i sanitariusz nas nałożył pierwszy opatrunek, to zaczęło już boleć. Jak patrzę, tu nie mam, wielka dziura, jest już wyszarpany pół bicepsa i to leje się krew. To było kilka pocisków, musiało przejść w takiej wiązce, bo to z bliskiej odległości, 30-40 metrów. Wpadliśmy w taki lej po bombie, głębokości jakieś 2,5 metra, może no wyższe od nas. Straszne uczucie. Wpadamy, ten zburzona ta ziemia, jak pianka nieomal, drapiemy się, a to się wszystko obsuwa i nie można wydrapać się. I siedzimy tam w tym leju, drapiemy się, a tu wpada pocisk z moździerza prawdopodobnie. Po skosie tego leja, taki miał tor, wpada pod nasze nogi, ten sam dół. Sekundy czekamy, kiedy odpali, nie wypał. Nas ocaliło to, że on wpadł w ten
puch zburzonej lekko ziemi, nie było silnego uderzenia. Mechanizm zapalający, bo to musi stuknąć w ziemię twardą, żeby odpalił. I nie wypał. No, przeżycie straszne było. Strzelały do nas już z bliskiej odległości. Działa samobieżne. Dostałem jeszcze tam na pożegnanie dwa małe odłamki. Trzy. Jeden w prawe ramię, drugi w lewe ramię, ale małe odłamki, takie jak fasole, i największy wudo. I ten wudzie to noszę do dzisiaj. Ten jeden w ramieniu to się wessał gdzieś tam, a drugi mi usunięto w obozie na żywca. Było widoczne, że zmierzamy ku końcowi. Broniliśmy się w tych ruinach na ulicy Bałuckiego, róg Szustra. I w pewnym momencie ktoś z żołnierzy podbiegł do mnie i powiedział, że tam wywieszona jest gdzieś biała flaga za rogiem. Ja przebiegłem przez te ruinki, do domu wpadam, rzeczywiście naprzeciwko w bramie stoi jakiś ukryty w bramie mężczyzna i na drugim kiju wiesza białą plachtę, tak żeby była widoczna z bramy. I to był mój ostatni strzał z pistoletu ponad głową tego mężczyzny, bo krzyczałem do niego, on nie zwrócił uwagi w tym wirze walki, ale posłyszał ten strzał bliski, no i zareagował tak, że schował się do bramy razem z tą flagą. Jakiś czas, niedługi potem, ogłoszono, że jest zawieszenie broni, rzeczywiście ucichły strzelania ze strony Niemców i z naszej, i że jest kapitulacja. Ja dostałem numer obozowy 47669. No i zostałem zakwalifikowany do przyjęcia do szpitala. Po tygodniu zapowiedziana była wizyta generalnego Hauptmana. On był felczerem. Calkowski się nazywał. On przyszedł do tej naszej izby w asyście jeńców ubranych w białe fartuchy, jeńców lekarzy. Tam było tych lekarzy, ja myślę, że ponad 10. Kazał mi się rozebrać do pasa. Moja rana jeszcze tam sączyła gdzieś, ale ten feldfebel Calkowski obejrzał. Amputieren pokazał tutaj, jako zlecenie dla tych lekarzy. Ja pamiętam, że zbladłem, zacząłem krzyczeć, nie, nie, nie. No więc tam tłumacz pyta się, czy ja się zgadzam. Powiedziałem, że się nie zgadzam. No to on z miejsca wydał decyzję wyrzucić ze szpitala. Następnego dnia już byłem w obozie głównym. No i tak to się zaczęło. W obozie głównym warunki były znacznie gorsze, bo nie mieliśmy już ani prycz, ani sienników. Były półki z gołych, sękatych desek, dwa koce na osobę i mała poduszeczka z sianem pod głowę. I na tej półce mieliśmy miejsca ułożenia jak sardynki. Mieliśmy miejsca jakieś o szerokości, ja wiem, 60-70 cm. Jeden przy drugim leżeliśmy. Pamiętam, że na urodziny Hitlera w kwietniu był gigantyczny nalot na Berlin. To byłem świadkiem, jak oddział Wachmanów przy szpitalu, ustawiony w trójszeregu, starsi Niemcy klękali, modlili się, bo to była groza. Ten ich szef jakiś z pistoletem w ręku tam groził, że zastrzeli, biegał, podnosił i jakaś taka odprawa była grupy, może ja wiem, 40 wehrmachtowców. Wkrótce przenieśliśmy się do Łodzi, bo tam miałem zacząć studia medyczne, ale w Łodzi byłem 3 miesiące. Brałem udział w takich pracach, które prowadził Jan Szczepański, socjolog badań stanu ekonomicznego i stanu zamożności włókniarek ludzkich. Widziałem niewyobrażalne gniazda nędzy w tej Łodzi w 1945 roku. Po 3 miesiącach przenieśliśmy się do Warszawy, gdzie zamieszkałem u pana Mieczysława Zadróżnego na ulicy Zajęczej na Powiślu, który był bibliotekarzem
Biblioteki Krzemienieckiej i tam mieszkałem całe studia. Jesienią zapisałem się na studia medyczne Wydziału Lekarskiego w Warszawie. Zajęcia mieliśmy na Gorchowie w Instytucie Weterynarii, bo ta Warszawa lewobrzeżna była zniszczona. No i ukończyłem studia w Warszawie w 1951 roku i zostałem lekarzem. Natomiast decyzja moja o kształceniu się w kierunku lekarskim na medycynie przyszła w czasie okupacji. W 1941 roku na Podlasiu była wielka epidemia tyfusu. Moja mama bardzo pomagała sąsiadom, którzy tam pozapadali na ten tyfus. Sama zaraziła się tyfusem. W 1941 roku, w grudniu, przed Bożym Narodzeniem, kiedy umierała, ja w ten czas postanowiłem, że będę lekarzem, bo wydawało mi się wówczas, że jak zostanę lekarzem, no to wszystkie choroby uda mi się zwalczyć. Taka była geneza tej mojej decyzji. Stanąłem przed dylematem, czy iść na medycynę, bo jak tu z tą niesprawną ręką może działać lekarz. I wówczas poradziłem się profesora Grucy, to był chirurg, ortopeda lwowski, bardzo przyjazny człowiek. Powiedział mi, wie pan to, na medycynie to nie tylko trzeba mieć rękę sprawną, ale przede wszystkim głowę sprawną. Jak pan jest tak zainteresowany medycyną, to pan się przyda może w innych działach medycyny. No i mi jakoś tak wskazywał na te możliwości, żeby te studia jednak odbyć i nie odstępować od tego. Ostatecznie chyba moje zainteresowanie ukształtowało się też poprzez pracę w laboratorium chemiczno-bakteriologicznym w Instytucie Gruźlicy. Jako student 4., 5. roku uzyskałem tam pozycję jakiegoś asystenta. I zainteresowały mnie bardzo te badania laboratoryjne i jakoś tak się to ułożyło, że byłem zdecydowany pójść w badania nad rakiem, bo mi się wydawało, że to jest równie bardzo trudna, zresztą słusznie, jak się okazuje teraz, bardzo trudna dziedzina, nie tylko choroby zakaźne czy tam choroby psychiczne. Trudna i jest tam dużo do zrobienia. No jest do zrobienia do dzisiaj, bo to rzeczywiście jest wielki, trudny dział medycyny. Po ukończeniu studiów niestety nie dostałem się do Instytutu Radowego w Warszawie ze względu na to, że byłem od 1942 roku Armii Krajowej, że brałem udział w powstaniu, ze względu na to, że mój ojciec był zakwalifikowany jako kułak, bo miał tam te kilkanaście hektarów piasku i 10 hektarów lasu, no ale to już był kułak. I ze względu na to, że bratowa moja, żona najstarszego brata, była bardzo zaangażowana politycznie w Polskim Stronnictwie Ludowym Mikołajczyka. Była posłem zresztą na Sejm w tym czasie. No tak się stało, że po bardzo przykrej jednej, drugiej rozmowie z władzami Urzędu Bezpieczeństwa nie pozwolono mi osiedlić się w Warszawie i uzyskać tego miejsca w Instytucie Onkologii, tylko wysłano mnie najpierw, skierowano do Szczytna, a potem, tak jak obiecał mi jeden z urzędników Urzędu Bezpieczeństwa, wysłano mnie w Bieszczady, do Brzozowa, do miasteczka Brzozowa. No, dzięki bratowej, która znała dobrze ludzi tam z ówczesnego establishmentu i znała bardzo dobrze i przyjaźniła się z Czesławem Wycechem, ówczesnym ministrem oświaty, a potem chyba on był marszałkiem Sejmu. Wycech mi wyjednał skierowanie do Gliwic, bo o Warszawie w ogóle nie było możliwości rozmowy. Do wjazdu do Gliwic też mój mistrz, ale nie lekarz, tylko mistrz laboratoryjny, profesor Bagdasarian w Instytucie Gruźlicy namówił mi, bo powiedział, że tutaj profesor Kazimierz Duks organizuje bardzo dobre laboratorium badawcze w Gliwicach i to jest idealne miejsce dla ciebie. Będziesz miał tu spokój i będziesz mógł spełniać swoje tam marzenia o badaniu tego raka jako trudnej choroby. No i tak się znalazłem w Gliwicach. To był okres stalinowski czy postalinowski. A propos stalinowskiego, to miałem taką ciekawostkę. Jak Stalin zmarł, nie wywiesiliśmy flagi
sklepom, bo taka była zalecenie i miałem przyjemność z milicjantem i z tak zwanym gospodarzem tego budynku, czyli dozorcą. Przyszli i chcieli mnie ukarać tam jakimiś 300 zł. I pamiętam, ja zarabiałem chyba 900 zł w ten czas, czy coś koło tego. No ale skończyło się na tym, że przekupiłem ich butelką wódki. Ja nie należałem nigdy do partii, mimo że po przyjeździe do Gliwic tak zwany wicedyrektor do spraw politycznych wielokrotnie mnie namawiał. To był prosty człowiek z górnictwa, górnik, który miał taką funkcję tutaj. Odbyłem z nim kiedyś bardzo szczerą, męską rozmowę. Powiedziałem, że nie akceptuję tego, na co partia zezwala. On był bardzo zdumiony, nie wiem, może nie miał tej wiadomości, ale w okresie stalinowskim to... Działy się tu różne dramatyczne rzeczy. Przecież wielu z moich znajomych i moich kolegów rozstało się z tym światem. Z ludowców, gdzie byłem dosyć dobrze zorientowany, przecież przy wyborach masę znajomych zaginęło, po prostu zaginęło i to stale były problemy. Ja odbyłem tą rozmowę i powiedziałem, że nie akceptuję takiego stanowiska partii, nie zapiszę się do partii, która to partia toleruje więzienie i mordowanie ludzi. Był bardzo oburzony i zdumiony, jakie mordowanie, jakie więzienie, ale był na tyle porządny, że nigdy nie zgłosił tego. I ja miałem tutaj jeszcze parę takich różnych przykrych przejść, ale myślę, że taka prosta i szczera postawa i ocena, jakoś władze to inaczej doceniły. Tutaj mieliśmy zatarg razem z moim kolegą, ale głównie ja z podstawową organizacją partyjną. To były lata, już nie pamiętam, gdzieś po powrocie ze Stanów, 60 któreś tam lata. Po wysłaniu tutaj z Komitetu Wojewódzkiego takiej komisji partyjnej skończyło się tak, że mnie przyznano rację, a sekretarza naszej POP i jego kolegę przeniesiono jednego do Łodzi, a drugiego na Pomorze. Więc ja z władzami zawsze rozmawiałem bardzo tak otwarcie i szczerze i oni wiedzieli, jakie mam nastawienia. Tak się złożyło, że władze partyjne jakoś uszanowały ten mój stosunek. Ja zresztą muszę powiedzieć, że ja mam nastawienie nie bardzo liberalne, raczej lewicowe i ludowe. No, ja myślę, że dużo na tą postawę to wpłynęły kontakty z ludowcami właśnie. To bardzo ciekawa była kiedyś ta partia naprawdę. Ten ruch spółdzielczy, już bardzo żałuję, że on się tak jakoś został zmarginalizowany teraz. Myślę, że on może odżyje jakoś. Władze jakoś mnie tolerowały. Ja miałem ze dwa spotkania z Gierkiem przy okazji rozbudowy Instytutu Onkologii. Uważałem Gierka za bardzo porządnego człowieka, jeśli chodzi o ten stosunek, to co się zatknąłem do tej służby zdrowia. Był bardzo taki rzeczowy, podobało mi się jego podejście. No, miałem jedną krótką rozmowę kiedyś pierwszym sekretarzem Grudniem, a potem drugą taką krótką polemikę albo ostro też z sekretarzem Grudniem. Bardzo inna rozmowa i bardzo, bardzo mi była to przykra rozmowa. Natomiast przy wszystkich pracach związanych z rozbudową Instytutu, które się zaczęły w 70-tych latach. Miałem dużo kontaktów z władzami, zwłaszcza z ówczesnym, jak nazywaliśmy, wojewodą Ziętkiem. Ja byłem jednym z trzech pełnomocników dyrektora do spraw rozbudowy. Oczywiście dużo włożyłem czasu na kontakty z tymi biurami projektowymi, z budowlanymi, to można na ten temat byłoby godzinami rozmawiać. W czasie rozbudowy Instytutu staczaliśmy tu różnego rodzaju boje i ja myślę, że byłem w czołówce, która miała stale jakieś tam zastrzeżenia, a to do biura projektowego, a to do budowlanych, bo zwłaszcza budowlani to byli już ludzie tak zawodowo niechlujni, że ja miałem szereg zwarć tutaj z kierownikami budowy. No, proszę sobie wyobrazić, na przykład kiedyś umówiłem się na rozmowę z kierownikiem budowy o 11 godzinie, on wyszedł z takiego baraku wozu kompletnie pijany. Z miejsca tam zawiadamiałem różne władze, i żeby to
porządkowano te rzeczy. No tu był okres, że przedsiębiorstwa budowlane opuszczały tą budowę. Ta budowa była zupełnie bezpańska, to była rozkradana. Raz, drugi popędzałem złodziei różnego rodzaju, a to ogrodzenie kradli, a to wentylatory jakieś tam gdzieś z Wodopola przyjechali samochodem, kradli. To moje życie tutaj było bogate w różne takie utarczki zupełnie z innych dziedzin, że tak powiem. Ale w tym czasie, w czasie budowy, miałem wielokrotne kontakty z wojewodą Ziętkiem, którego uważam za niezwykłego człowieka. To dzięki niemu ten instytut powstał naprawdę, dzięki jego determinacji, jego pomocy. I ja myślę, że te działania różne, które przypadły mi los, jakoś tak pokierował, że przypadły mi poza tą pracą, tą laboratoryjną i badawczą i poza zakładową, związane z rozbudową Instytutu, no to spowodowały to, że władze jakoś tam mnie tolerowały, a myślę, że nawet, że szanowały i to się odczuwało.